Liczną grupę ofiar e, opresji nazistowskich, w tym byłych więźniów obozów koncentracyjnych, stanowią Polacy. Wyobrażam sobie, że musi być to straszne dla nich i dla ich rodzin używanie tego błędnego pojęcia polskie obozy śmierci. Po prostu musi być to bardzo bolesne. Bez wątpienia, tu ma Pani całkowitą rację. W większego rozgłosu nabrała ta cała sprawa w związku z skargą byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Karola Tandery. W 2013 roku pozwał on telewizję niemiecką, CDF, w związku z użyciem tego błędnego określenia polskie obozy koncentracyjne, polsze Fernichtungslager, co na co warto zwrócić uwagę, albo to na co warto zwrócić uwagę, to także reakcje współwięźniów Karola Tandery, którzy Zaczęli się solidaryzować z, ze skargą Polaka, uważając, że jego wystąpienie jest jak najbardziej zasadne, a przede wszystkim jest skierowane przeciwko prawdzie historycznej i przeciwko właśnie nim samym. I jak się ten spór zakończył? Spór zakończył się w sądzie. Karol Tandera wytoczył proces, który następnie wygrał przeciwko telewizji CDF za naruszenie dóbr osobistych. Telewizja CDF zwlekała jednak z, z wykonaniem tego wyroku. Jednocześnie pojawił się cały ruch w Europie i Stanach Zjednoczonych, który miał informować o prawdzie historycznej. Na plakatach, banerach pojawiły się określenia niemieckie obozy koncentracyjne. Jak widzieliśmy na wideo z początku naszej rozmowy, nawet władze polskie włączyły się w kampanię medialną przeciwko używaniu tego błędnego sformułowania polskie obozy śmierci. Tak, władze polskie nawet poszły krok dalej. Na początku 2018 roku postanowiły znowelizować ustawę, która przewidywała w Karę więzienia do trzech lat za używanie tego błędnego określenia polskie obozy koncentracyjne. Na co warto zwrócić uwagę, że nie chodziło tylko o samo to pojęcie, ale generalnie o przypisywanie narodowi polskiemu rzekomych zbrodni wykonanych podczas II wojny światowej. Ale aż trzy lata więzienia to wydaje się bardzo surowa kara. Tak. te przepisy państwa polskiego wywołały fale krytyki, zarówno w, w różnych krajach, ale także wśród różnych instytucji, ale także i osób, które przeżyły Holokaust. Zaczęto obawiać się, że wprowadzone, restrykcyjne bardzo polskie prawo będzie skierowane przeciwko wolności badań naukowych, ale też w takim ekstremalnym przypadku, jeśli któryś z ocalałych z Holokaustu krytycznie będzie się wypowiadać o różnych postawach Polaków podczas II wojny światowej, jak na przykład o przykładach denuncjacji, że także i on musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Ale to chyba czysto hipotetyczna sytuacja. chociaż celem tej ustawy nie było karanie ofiar i świadków terroru nazistowskiego. Ten ekstremalny przypadek, który właśnie przytoczyliśmy, jest jedynie hipotetyczny, ale już nawet ten przypadek pokazuje, jak niejasna jest ta ustawa i jak, do jakich nadużyć może prowadzić błędna interpretacja tejże właśnie ustawy. To był też jeden z powodów, dlaczego władze polskie kilka miesięcy później odstąpiły od tej ustawy i znowelizowały ją. A jakie były reakcje w Polsce na wycofanie tych przepisów? W Polsce odbyły się liczne protesty. Protestowali naukowcy, ale także organizacje. Część naukowców zgłaszała się dobrowolnie do prokuratury, gdzie y, zawiadamiali o popełnieniu przestępstwa. Chodziło przede wszystkim o ich prace, które dotyczyły różnych postaw Polaków podczas II wojny światowej, także w stosunku do Żydów, gdzie niejednokrotnie mieliśmy z sytuacjami do czynienia, gdzie to. Y, Polacy występowali przeciwko Żydom, czy też uczestniczyli w zbrodniach na e, Żydach. To pokazało właściwie całą absurdalność tejże właśnie sytuacji. Naturalnie e, wnioski takie były odrzucane, e, skończyło się to praktycznie na niczym. Władze polskie ostatecznie, jak wspomniałem wcześniej, e, zrezygnowały z, e, z, tej właśnie, e, z tego zapisu ustawy. W całej tej kampanii dotyczącej e, hashtagu German Dead Camps. Chodziło o reakcję na przekłamywanie historii, czego właśnie wynikiem było używanie tego błędnego y, terminu polskie obozy śmierci. No i omówiliśmy już różne sytuacje, ale czy reakcje na to są jakby uzasadnione? Oczywiście ma Pani całkowitą rację. Pytanie, które Pani postawiła, jest bardzo ważnym pytaniem, bo już niezależnie od tego, z jakimi mieliśmy do czynienia reakcjami, jakie przypadki tutaj przytoczyliśmy. To jednak problem pozostaje nadal bardzo ważny i bardzo istotny, gdyż sprawa używania tego błędnego określenia jest szerszym problemem. On zwraca uwagę mimo poziomu edukacji, także w takich czy innych lekcji w szkołach, że. Często podważa się w historię, często mówi się o w kłamstwie oświęcimskim, wierzy się wręcz w to właśnie kłamstwo. Wystarczy sięgnąć do pierwszych, lepszych mediów społecznościowych, żeby się o tym po prostu przekonać. Tam znajdą Państwo sporo przypadków tego właśnie typu. Dlatego nie należy się dziwić, że różne państwa w różny sposób się bronią przed tego rodzaju przypadkami. I tak w Niemczech i w Polsce kłamstwo święcimskie jest ścigane w prawem. Tak więc zwracanie i uwrażliwianie społeczności międzynarodowej na poprawne używanie określeń jest tutaj tak po prostu ważne.